Narodowcy spalili kukłę Żyda we Wrocławiu. Też się też podoba. Mam tutaj z wrocławskimi środowiskami stosunki skomplikowane, które będą kiedyś wymagały wyjaśnienia, ale obraziła się część osób na mnie. Niech widzowie oceniają słusznie czy nie, kiedy napisałem po 11 listopada, że wybory, obchody zostały podzielone. Prawda? Narodowcy robią w Warszawie, PiS robi w Krakowie, prezydent w Bielsku-Białej, a służby i prowokatorzy w Białej Podlaskiej, a służby i prowokatorzy we Wrocławiu. No i część ludzi tam patriotycznie zaangażowanych się obraziła, ale proszę powiedzieć, wychodzi cwaniaczek, który już był wszędzie, był u Stonogi, był, podklejał się też i pod Ruch Narodowy, podklejał się pod Kukiza, pali kukłę Żyda jakiegoś, no i wiadoma gazeta ma na całą stronę materiał o tym i kto pali. Narodowcy oczywiście, nie ktoś konkretny. Jest takie, są takie grupy, powiedziałbym, które są poza Ruchem Narodowym, które są poza Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, ponieważ nie przyjęły jego deklaracji programowej, ale są idealne po prostu, no jakby wymarzone przez Michnika po prostu. Dokładnie to, czego oni potrzebują, żeby opisywać na całą stronę, bo to, że prezydent buchnął wyposażenie willi, to jest tylko na ćwierć stroniczki informacja. To, że Jan Bury jest z zarzutami, to jest tylko na 12, na ćwierć stroniczki informacja. Ale to, że jakiś facet, czytaj, narodowcy spalili kukłę Żyda we Wrocławiu i jaka to jest hańba straszliwa, jaki to jest faszyzm, to się po prostu wielkim newsem jest. No i niech mi teraz ktoś powie, czy ja mam prawo, czy nie mam prawa podejrzewać, że to jest trochę tak jak w Niemczech. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację, jak w Niemczech się lewackie grupy wzmożyły i złożyły wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zdelegalizować partię neofaszystowską. I wtedy się okazało, że Trybunał Konstytucyjny przyjął takie, właściwie otwarcie zostało powiedziane, że nie można jej zdelegalizować, bo trzeba by wtedy wyjaśnić, kto ją założył, a założyły ją służby BND po prostu, żeby mieć swoich neofaszystów, po pierwsze po to, żeby wszyscy o takich skłonnościach wiedzieli, gdzie się zgłaszać, prawda? Czyli od razu wszystko do nich. Pod kontrolą. Pod kontrolą, a po drugie, żeby móc straszyć nimi, prawda, urządzać zadymy. Niech mi ktoś powie, że nasze służby, które potrafiły co prawda nieudolnie wymyślić bzdura bombera i podpuścić faceta i hodować jako terrorystę, prawda? Przypominam sprawę Brunona K. To no cały czas powiesz, że one... zdaje się, że trwa ten proces, prawda? No więc, to... więc ja myślę, że one po niemieckich braciach również próbowały i ten manewr powtórzyć i z jakiegoś powodu akurat we Wrocławiu najczęściej to widać. Bo owszem, tam były wspaniałe rzeczy. Uczczono pięknie żołnierzy wyklętych, jedna z pierwszych akcji w kraju, zmuszając nawet prezydenta Dutkiewicza, że teraz on też już wieńce 1 marca składa. Niesamowite oprawy na meczach. Niesamowite oprawy na meczach. Akcja z Zygmuntem Baumanem wspaniała, znakomita, ale gdzieś tam zawsze wyskoczy jakiś cwaniaczek i o Żydach tego i od razu okazuje się, jest 15 kamer, przy nim 50 obiektywów i cała Gazeta Wyborcza. Jeszcze